Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wybierać laptopa w ten sposób, żeby jednocześnie był dobry, a z drugiej strony nie nadwyrężył naszego budżetu. No i właśnie, jeżeli chcecie już teraz zobaczyć takie komputery, które są po prostu dobre i nie nadwyrężają kieszeni, no to możecie spojrzeć do linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one właśnie do tych sprzętów od Asusa, od Acera oraz od HP. A my przejdziemy do ogólnego właśnie takiego poradnika, jak taki komputer wybierać. Przede wszystkim, ile trzeba wydać na komputer, żeby być z niego zadowolonym? No, na szczęście te komputery tanieją, więc naprawdę fajne modele da się dorwać za mniej niż 3000 zł, a nawet nieco ponad 2000 zł. I tak naprawdę to jest cena, w której dostaniemy sprzęt, który bardzo dobrze będzie nadawał się do pracy oraz nauki. Zresztą sami możecie to sprawdzić w linkach, które znajdują się w opisie tego filmu, bo tam właśnie są przedstawione takie komputery. Na początek skupmy się na tym, co warto obejrzeć wizualnie, w jaki sposób warto do tego komputera podejść. No, ten komputer przede wszystkim musi być dobrze wykonany. Tego nie da się sprawdzić po specyfikacji technicznej, więc oglądamy recenzje, najlepiej wideorecenzje. Względnie idziemy do sklepu i macamy komputer, który nas interesuje. Chodzi o to, żeby ta obudowa nie była skrzypiąca, żeby była dobrej jakości, no żeby było czuć, że mamy do czynienia z solidnym produktem, który wytrzyma lata. Warto zwrócić też uwagę na zawiasy, parę razy otworzyć ten komputer, zamknąć, zobaczyć, czy te zawiasy chodzą odpowiednio dobrze. Najlepszy zawias to jest taki pojedynczy, długi, ale także dwa mniejsze, które będą mocne, wystarczą nam na długie lata, więc o tych elementach warto pamiętać. To, co jeszcze warto sprawdzić osobiście, to jest oczywiście klawiatura. Warto także pamiętać o tym, żeby była wyspowa, żeby tam pomiędzy klawiszami nie zbierały się żadne okruszki i tak dalej. No i gładzik, czy jest odpowiednio duży, czy jest odpowiednio gładki, czy się nam podoba. No i oczywiście ekran, a co za tym idzie, rozmiar, bo komputer do nauki, do pracy moim zdaniem powinien mieć rozmiar przynajmniej 14 cali, a najlepiej 15,6 cala, jeżeli nie mamy dodatkowego monitora i po prostu chcemy na nim pracować, bo wtedy taki większy monitor nam się po prostu przyda i on powinien mieć rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Wtedy mamy pewność, że tych pojedynczych pikseli nie będziemy widzieć, że obraz będzie bardzo ostry, no i także nie będzie męczył naszego oka. Jeżeli chodzi o ten wygląd komputera, no to warto zwrócić uwagę także na jego masę. Jeżeli chcemy komputer często przynosić, no to tak po prostu warto, żeby on nie miał więcej niż 2 kg, żeby nas zbytnio nie obciążał. Wiadomo, że lepiej, jak taki komputer będzie miał jeszcze mniejszą masę, 1,5 albo nawet czasami się zdarza 1 kg, ale no moim zdaniem najważniejsze jest, żeby to było poniżej 2 kg, bo wtedy nie będziemy zbytnio go odczuwać. Skoro komputer jest lekki, to powinien być także smukły, po to, żeby ładnie się prezentował, ale pamiętajcie, niech nie będzie zbyt smukły, ponieważ właśnie na jego krawędziach muszą znaleźć się niezbędne porty, czyli USB-C, które jest dosyć małe, czyli USB zwykłe, klasyczne, które no już potrafi być zbyt duże dla najsmuklejszych laptopów, a jednak za pomocą tego USB nadal podłączamy wiele akcesoriów. Miłym dodatkiem będzie też HDMI, coraz rzadziej się zdarza slot na karty pamięci, bo coraz mniej osób go potrzebuje, ale no musicie po prostu ten komputer dobrać do Waszych potrzeb. W większości osób wystarczy po prostu USB zwykłe i USB-C, ale jeżeli potrzebujecie pełnowymiarowego HDMI, no to musicie wybrać komputer, który je ma. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, no to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby komputer miał dobre serce, czyli procesor Intela. Intel jest największym na świecie producentem procesorów i zdecydowana większość komputerów na rynku jest wyposażona właśnie w procesory Intela. Możecie powiedzieć, o matko, ale dużo jest tych procesorów. No niby tak, ale one są w oczywisty sposób opisane. Mamy Core i3, mamy Core i5, Core i7, Core i9. W tym segmencie, o którym mówimy, mamy procesory Core i3 oraz Core i5, które są absolutnie wystarczające do codziennej pracy, do nauki, nawet do zabawy. Więc moim zdaniem dla większości osób, które na komputerze chcą pracować albo się uczyć, właśnie takie procesory będą odpowiednio dobre. Warto zwrócić uwagę nie tylko na sam model procesora, ale też na jego generację, bo mamy wiele generacji procesorów Intela, bo to jest firma, która robi te układy od dawna. Więc mamy procesory 11 generacji, 10. Je rozpoznacie po tym, że jak jest ich oznaczenie, no to zaczyna się od 11 albo 10, na przykład Core i5, 11, coś tam, Core i3, 10, coś tam. I moim zdaniem te procesory 10, 11, generalnie jak najnowszej generacji warto wybierać, bo za tym idzie nie tylko wydajność, ale przede wszystkim energooszczędność, a to jest kluczowe dla komputerów
przenośnych, czyli dla laptopów, no bo im większa ta energooszczędność, im mniejsze zużycie energii, tym te komputery będą dłużej działać na jednym ładowaniu. A ile taki komputer powinien działać? No moim zdaniem tak przynajmniej 6-7 godzin, żeby zapewnić taki standardowy dzień pracy, ale oczywiście jeżeli będzie 8, 9, 10, to nie należy się dziwić, to już nie są chwyty marketingowe, po prostu takie czasy pracy coraz częściej się zdarzają, to już nie są te czasy, że laptop wytrzymywał maksymalnie 2, 3, góra 4 godziny. Inne elementy specyfikacji, na które warto zwrócić uwagę, to jest oczywiście pamięć RAM, której powinno być przynajmniej 8 GB. Generalnie im więcej, tym lepiej. Nawet komputery, które mają 4 GB RAMu, mogą jeszcze działać całkiem znośnie, ale 8 GB to jest taka ilość, która pozwoli na odpalenie Teamsów, jeszcze jakichś programów, w ten sposób, żeby komputer po prostu się nie zacinał. Warto też zwrócić uwagę na to, żeby dysk miał przynajmniej 256 GB i żeby to był napęd SSD, a nie HDD. Coraz rzadziej się te napędy HDD spotyka, ale w tanich komputerach niekiedy występują. HDD cechowały się znacznie większą pojemnością i niższą ceną, ale były za to głośne i niezbyt wytrzymałe. W przypadku SSD tego problemu z wytrzymałością nie ma, bo tam nic się nie obraca, nie ma żadnych elementów mechanicznych, szybkość też jest znacznie większa i moim zdaniem z tego powodu warto wybrać właśnie taki dysk do komputera przenośnego, no bo skoro będziemy nosić ten komputer w plecaku, będziemy go przynosić do biura, do domu, do szkoły, na uczelnię itd., no to jednak te elementy mechaniczne mogą z czasem się popsuć. Jeżeli ich nie będzie, no to nie będzie miało co się zepsuć. Tak w wielkim skrócie. Zwróćcie także uwagę na to, jakie oprogramowanie ma dany komputer, bo często widać jakąś super ofertę na komputer i się okazuje, że jest bez systemu operacyjnego, a jednak system operacyjny jest bardzo ważny. Jaki system powinien mieć komputer? No oczywiście system Windows. Najlepiej Windows 11, najnowszy, który jest oprogramowaniem takim standardowym, bym powiedział. Jako, że jest najnowszy, no to będzie przez bardzo długi czas wspierany i będzie też bezpieczny. Poza tym warto pamiętać o tym, że Windows jest po prostu standardem na rynku i jeżeli weźmiemy komputer z Windowsem 11, to raczej nie będziemy mieli takiego problemu, że ktoś do nas przyjdzie, będzie chciał nam coś pokazać na naszym komputerze i powie, ale ja nie umiem tego obsługiwać. Albo my pójdziemy do kogoś i będziemy chcieli coś na jego komputerze zrobić i nie będziemy potrafili tego zrobić. Będziemy potrafili, bo on ma Windowsa, ty masz Windowsa, wszyscy mają Windowsa, no i generalnie wszyscy są z tego Windowsa zadowoleni. Ale jeżeli macie wybór, czy bierzemy komputer z Windowsem 10 czy 11, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Wybierz nowszy system operacyjny, bo on będzie bardziej bezpieczny i będzie też dłużej wspierany. Mógłbym jeszcze powiedzieć na przykład, jaką kartę graficzną wybrać, ale dzisiaj mówimy o komputerach, które mają się nadawać do pracy i do nauki, a nie koniecznie do grania. I mówimy też o komputerach, które kosztują poniżej 3000 zł, więc tam są zazwyczaj zintegrowane karty graficzne, które nie służą do odpalania najnowszych gier, chociaż oczywiście to jest możliwe, chociażby korzystając z usług streamingu, które są coraz popularniejsze, więc nawet kupując taki komputer kosztujący mniej niż 3000 zł, możecie na nim odpalać gry. Po prostu one nie będą działać na nim natywnie, tylko będą obliczenia wykonywane przez serwery znajdujące się gdzieś daleko od nas, ale efekt pracy tych serwerów będziemy widzieć u siebie na komputerze. Jeżeli mamy dobry internet, to bez problemu nawet na takim komputerze będziemy mogli grać i nie odczujemy większej różnicy, czy ta gra faktycznie działa u nas, czy jednak działa na serwerach i my tylko widzimy obraz, to po prostu będzie działać dobrze. No i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, mówiąc szczerze, zwróćcie uwagę, jeżeli macie taką możliwość, jaka jest kamerka do wideorozmów, bo wiadomo, że COVID zmienił trochę nasze życie i mamy dużo tych wideokonferencji, nawet egzaminy czasami się odbywają w tej formie, rozmowy o pracy i w ogóle, więc kamerka wiadomo, że ma mieć dobrą jakość. Ciężko ją ocenić, ale można uznać, że w większości laptopów ta jakość jest naprawdę dobra. Lepszej kamerki raczej nie będziecie potrzebować, co najwyżej zainwestujcie w dodatkowe światło, żeby się po prostu doświetlić, jeżeli chcecie mieć dużo takich wideokonferencji, jakąś lampę pierścieniową czy coś, tak jak youtuberki mają i tak dalej, ale patrzcie też na to, jak kamera jest ułożona, bo na przykład w niektórych laptopach nie ma kamerki tutaj na górnej ramce, tylko ona jest na dolnej albo ukryta w przycisku. I jeżeli nie chcecie korzystać z tej kamerki, to jest bardzo fajne rozwiązanie, jak jest ukryta w tym przycisku, bo macie wtedy pewność, że nikt was nie zobaczy. Problem pojawia się, jak będziecie dużo z niej korzystać. Ja to właśnie w trakcie pandemii zobaczymy, jak ona się zaczęła i pierwszy raz od 2 lat odpaliłem tę kamerkę
kamerka pokazywała mnie z tej strony. 8 podbródków, włosy w nosie, wszystko widać. Generalnie no, nie polecam, nie wygląda to najkorzystniej, więc naprawdę, jeżeli chcecie mieć dużo wideokonferencji, zainwestujcie w światło, a kamera niech będzie jak najwyżej. Najlepiej nad górną krawędzią ekranu. Jeżeli chodzi o tę część ogólną, to tak naprawdę było wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia w tym poradniku. Mam nadzieję, że on się spodoba wielu osobom, że on się po prostu przyda. Ale jeżeli nie chcecie się interesować, że muszę mieć tyle RAM-u, tyle SSD, takie to, no to pamiętajcie, że możecie skorzystać z podpowiedzi, bo ten odcinek powstał we współpracy z RTV Euro AGD, a ponadto z Microsoftem i z Intelem, bo one też biorą udział w tej akcji. No i klikając w linki znajdujące się w opisie tego filmu, znajdziecie już gotowe komputery, które możecie po prostu kupić, które z jednej strony kosztują mniej niż 3000 zł, z drugiej strony są bardzo dobre, z trzeciej strony no, będą po prostu idealnie nadawać się zarówno do pracy zdalnej, jak też do nauki, generalnie do pracy, no i będziecie z nich zadowoleni, bo dysponują odpowiednią wydajnością, mają dobre ekrany, są odpowiednio wykonane i tak dalej. Więc jeżeli chcecie ogólnie szukać komputera, no to zapraszam być może do ponownego obejrzenia poradnika, żeby sobie wszystko zanotować, utrwalić wiedzę i tak dalej, ale jeżeli chcecie kupić gotowy komputer, no to po prostu klikacie w link, kupujecie taki komputer, no i jesteście z niego zadowoleni. Te komputery oczywiście mają system operacyjny Windows 11, mają procesory Intela 10 i 11 generacji, więc no będziecie z nich zadowoleni, tak po prostu. No i wydaje mi się, że to już wszystko, co miałem do powiedzenia, więc proszę Was standardowo o subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, żeby widzieć nasze filmy. Napiszcie w komentarzach, jaki laptop macie, kiedy go kupiliście, no i co Wam się w nim podoba, a co nie, no i na co byście chcieli go wymienić. A poza tym to widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć!